OK, Google, włącz studio start. Jasne, studio start, włączam. OK, Google, włącz studio LED. OK, studio LED, włączam. OK, Google, włącz studio stop. OK, studio stop, włączam. OK, Google, włącz studio logo LED. OK, studio logo LED, włączam. Cześć, z tej strony Seba, witam Was w kolejnym odcinku Warsztatu Seby. Dzisiaj zaprezentuję Wam, jak domowym sposobem, w miarę tanią, przy istniejącej infrastrukturze, zrobić sobie inteligentny dom, który można sterować zarówno przy pomocy aplikacji, klasycznie przez wciśnięcie przycisku, jak i przy pomocy asystenta Google. To co? Zaczynamy! Jeżeli mamy już istniejącą infrastrukturę, nie chcemy borować w ścianach, a także posiadamy w domu aktywną sieć Wi-Fi, możemy wykorzystać takie ustrojstwa. To jest takie gniazdko, nazwijmy to, na kabel zakładane. Tu są śrubki. A samo gniazdko, o, tu. Instrukcja obsługi, jak ktoś chce poczytać. W każdym razie gniazdko wygląda w ten oto sposób. Z jednej strony tutaj podłączamy zasilanie 230 V. Tak? Z drugiej strony podłączamy urządzenie, które chcemy zasilać tym oto przełącznikiem. Tu jest włącznik. Włączamy, wyłączamy. Na podstawie instrukcji możemy sparować go z naszą siecią. A parować będziemy przy pomocy aplikacji Tuya w moim przypadku. Przykład zastosowania tego typu rozwiązania, tak? Gniazdko. Aplikacja Tuya, o. Jak się prezentuje. Tutaj on już jest, że tak powiem, trochę rzeczy jest poinstalowane. No. W każdym razie tu u góry mamy przyciski takie, tak zwane scenerie, że możemy sobie grupowo parę przycisków zaprogramować. Tu znajdują się wszystkie nasze urządzenia. Tak. Jeżeli natomiast mamy już urządzenie, które ma wtyczkę i nie chcemy go psuć, to możemy tą wtyczkę zamiast bezpośrednio do kontaktu, podłączyć do kontaktu za pośrednictwem tego typu wtyczki inteligentnej. Ją się podobnie jak tam, tutaj jest przycisk, włączanie, wyłączanie i parowanie. I on działa tak naprawdę identycznie jak
ten przycisk na kablu. I właśnie w ten, te dwa typy są u mnie w studio wykorzystane do sterowania urządzeniami. No a wracając do TUI, ona ma bardzo fajną sprawę, ponieważ na przykład mam kocioł, który jest w tej chwili włączony. Niektóre wtyczki mogą pokazywać aktualne zużycie energii. Czyli jeżeli podłączymy na przykład 1000 W, dajmy na to podgrzewacz wody, możemy zweryfikować, czy faktycznie tyle prądu zużywa. Możemy go też zdalnie sobie zaprogramować, na przykład ma się woda ugotować na przykład na naszą pobudkę. Jak widzicie, nie jest to skomplikowany ekosystem, dlatego fajnie się sprawdza. Dodatkowym atutem jest to, że możecie sterować tym z dowolnego miejsca na świecie, co się przydaje na przykład w takiej sytuacji, gdzie przykładowo, nie wiem, z rana budzicie się i chcecie, żeby Wam się zagotowała woda na kawę bądź herbatę, albo wracacie z pracy i chcecie, nie wiem, włączyć obiad, jeżeli macie kuchenkę elektryczną. Tego typu no, rozwiązania, tutaj można tego o wiele więcej zastosować. Ja na przykład mam taką sytuację, że na piętrze załącza mi się lampka na klatce schodowej zaraz po zachodzie słońca, żeby się nikt nie pozabijał, jak będzie wchodził po schodach. I to samo się załącza, ja tylko pamiętam wieczorem, żeby to wyłączyć, aczkolwiek teraz na przykład w okresie świątecznym, jak mamy choinkę, to do tego samego zdarzenia podłączyłem, żeby także choinka się włączyła po zachodzie. Ale uwaga, w tym przypadku sama się wyłączy o 22, jak zwykle kończymy egzystowanie w salonie. Koszt takiego przełącznika na Allegro już od 20-25 zł za sztukę. Takie gniazdka możemy dostać natomiast za 40-50 zł i więcej, także na Allegro. Ważne jest, żeby wszystkie nasze urządzenia działały w tym samym ekosystemie, także przy zakupie, jeżeli chcemy używać TUI-a, jeżeli chcemy używać Smart Home, to w zależności od tego musimy po prostu weryfikować, czy dane urządzenie jest z nim zgodne. Teraz powiem Wam w skrócie, jak podłączyć aplikację TUI-a do asystenta Google. Musimy zainstalować na naszym smartfonie aplikację Google Home, która to umożliwia podłączenie systemu TUI-a jako tak zwanego pluginu. I w tym momencie na tym samym urządzeniu musi być zarówno ta aplikacja TUI-a, jak i Google Home. Google Home z kolei wspiera Google Asystenta, więc jeżeli tylko Google Home pójdzie na tym samym urządzeniu, na którym jest asystent i na tym samym, którym jest TUI-a, to już mamy domyślnie wszystko podmontowane. Jedyne co trzeba pamiętać, to żeby nazwy przycisków bądź nazwy scenerii, jeżeli mamy polską wersję asystenta, w miarę możliwości nie zawierały angielskich słów, bo jak parę razy użyłem na przykład stwierdzenia, nie wiem, salon off, to on mi off przez jedno F podał, a nie tak jak po angielsku się pisze, więc tutaj na przykład w tym przypadku możemy sobie zastosować pisownię typu stop. Tak, to jest na tyle jasno wypowiedziane stwierdzenie, że asystent nie powinien mieć w tym momencie problemu z interpretacją tego zwrotu. Dodatkowa sprawa na przyszłość. Tutaj jestem w trakcie analizowania, ponieważ także niezależnie tutaj mam jeszcze zainstalowany system Domotic, ale on jest w tej chwili zainstalowany tylko i wyłącznie do zbierania informacji o temperaturze w różnych pomieszczeniach w domu. Ale z tego co zauważyłem, to jest szansa na podpięcie TUI także do Domotica. Jeżeli na przykład temperatura spadnie poniżej czegoś tam, to na przykład, nie wiem, włącz grzejnik tak elektryczny czy cokolwiek. No tutaj wiadomo, że limitem jest posiadanie odpowiednich czujników bądź załączników, włączników, urządzeń itd., itd. Tak? Więc ja myślę, żeby iść w tę stronę, żeby to zintegrować. Ale to głównie na początku zależało mi na tym, żeby te włączniki działały w systemie niekoniecznie domotyczowym, ale takim, żebym mógł mu wydawać polecenia słowne i także, żebym mając aplikację mógł z dowolnego miejsca to uruchamiać. A no mówię, do Domoticza jest plugin, tylko muszę się zgłębić, jak go podłączyć, ale myślę, że temat Domoticza zostawimy sobie na inny odcinek. Ten już będziemy niniejszym kończyć. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę.
Jeżeli mam cokolwiek więcej dodać od siebie, zostawcie komentarz poniżej w filmiku. A ja już będę się z Wami żegnał. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam, cześć.